Zaprosiliśmy młodzież, żeby im przedstawić rolę pielęgniarki w służbie zdrowia, w jej pracę, na czym ta praca polega, strukturę szpitala również, ale przy okazji przedstawimy również inne grupy zawodowe, bo powiem tak, chciałabym, żeby cała ta młodzież, cała ta 21 osób, które tu siedzi, poszło na pielęgniarstwo, w co nie wierzę, bo jest to bardzo trudny zawód, ale może wybiorą sobie inne niszowe zawody związane ze służbą zdrowia. Dla mnie jest to jakby taka podwójna przyjemność, ponieważ no, ze służbą zdrowia jestem związany troszkę rodzinnie. Moja żona jest pielęgniarką i to, co pani pielęgniarka powiedziała, to jest bardzo, bardzo istotne. To jest jednak pewna służba, to nie jest praca. I tym bardziej cieszę się, że możemy ten projekt w Bełchatowie dziś rozpocząć wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim. Tutaj wielkie podziękowanie dla pana dyrektora, który włożył tutaj dużą pracę i też przygotował te warunki, żebyście mogli szlifować, poznawać, doskonalić się w kierunku pielęgniarstwa. No, życzę wam powodzenia, wytrwałości. No i faktycznie, ja też jestem optymistą, ale daj Boże, żeby chociaż połowa z was no, była zdecydowana służyć innym poprzez wykonywanie tak ciężkiej pracy, jaką jest praca pielęgniarki, pielęgniarza w opiece zdrowia. W ofercie edukacyjnej na kolejny rok szkolny mamy również klasę pielęgniarską. Jest to bardzo ciekawy kierunek, ponieważ szkoła w tym roku dla klasy pielęgniarskiej zaproponowała kurs pierwszej pomocy, profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Uczniowie klas drugich dostali już certyfikat z takiego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs ten został zasponsorowany przez Społeczną Akademię Nauk, z którą drugie liceum ma podpisaną taką umowę partnerską, patronat szkoła, Społeczna Akademia Nauk ma nad drugim liceum. Także uczniowie, którzy przyjdą do naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym, na pewno będą mieli bardzo ciekawe zajęcia dotyczące tutaj tych wszystkich aspektów kierunków medycznych. Jest to nowość, coś co pozwala nam się rozwijać w innym kierunku, pozwala nam właśnie na praktyczne poznanie zawodu, więc też jako pierwszy taki kierunek w Bełchatowie. Jednak wzbudza zainteresowanie i jest to coś, w czym naprawdę można się rozwinąć. Tak naprawdę to myślałam o tym, jakby zobaczyć ten szpital tak od wewnątrz i tak się zastanawiałam po prostu, czy może coś mnie zainteresuje, czy takie zainteresowanie po prostu, taka ciekawość, tak mi się wydaje. A przyszłość nie będzie powiązana z medycyną, czy jednak chce się tylko to potraktować jako przygodę? No takie większej ilości, takie, tak mi się wydaje, taka większa ilość na pewno, medycyna.